Igrzyska już za niecałe 2 tygodnie, a co słychać u reprezentantów klubu AZS UMCS Lublin? O tym przekonamy się w drugim odcinku naszego programu. Maja Matyjaszek, raport olimpijski. Zapraszam do oglądania. Od 20 lat żaden Europejczyk nie pobiegł tak szybko na 1 milę. Mowa oczywiście o Marcinie Lewandowskim, który podczas diamentowej ligi w norweskim Oslo poprawił własny rekord Polski o 3 sekundy. Lewy potwierdził, że jest w świetnej dyspozycji przed igrzyskami. Zapowiadał, że poprawi rekord Polski na 1 milę i dotrzymał słowa. Ostatni raz zawodnik z Europy pokonał ten dystans tak szybko 20 lat temu. W 2001 roku w Rzymie Hiszpan André Manuel Díaz uzyskał czas 3 minuty 48 sekund i 38 sekundy. Lewandowski podczas zawodów diamentowej ligi przekroczył linię mety z czasem 3 minuty 49 sekund i 11 sekundy. Oslo jest szczęśliwe dla lewego. To właśnie tutaj na bieżni w stolicy Norwegii nieco ponad 2 lata temu po raz pierwszy pobił 43-letni rekord Polski Bronisława Malinowskiego. Teraz wynik pozwolił mu stanąć na podium. Do lidera Stuarta Maxwellena Polakowi zabrakło 34 sekundy. Z bieżni przenosimy się na basen i sprawdzamy, co u naszych pływaków. Konrad Czerniak opowiedział nam nieco o swoich przygotowaniach do igrzysk. W rozmowie, która jest już na naszej stronie internetowej, wspomina swoje pierwsze igrzyska, mówi o doświadczeniu oraz o tym, że jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Zapraszamy do lektury. Angelika Mach do startu w olimpijskim maratonie przygotowuje się w Szwajcarii. Jej droga do tego sukcesu nie była jednak usłana różami. Ten rok był dla niej przełomowy, o czym opowiedziała nam jakiś czas temu w krótkiej rozmowie. W zeszłym roku powiedziałaś sobie, że dajesz sobie rok na to, aby się zmobilizować, poprawić i powalczyć o premię do tych igrzysk olimpijskich. Udało się. 2 miesiące temu w Dębnie sięgnęłaś po srebro Mistrzostwa Polski i wypełniłaś wspomniane minimum. Jak się z tym czujesz? Super właśnie, tak jak tutaj było wspomniane, rok temu byłam właśnie w takim kryzysie, że już tak się zastanawiałam nad zakończeniem nawet kariery, bo tak ostatnie 3 lata mi tak nie szło. I powiedziałam sobie, że właśnie ze względu na to przeniesienie tych igrzysk, tak jakby poczułam, że dostałam tak jakby dodatkowy rok na pracę i na uzyskanie tej wymarzonej kwalifikacji na igrzyska. Jednak wiedziałam, że potrzeba zmian, żeby tak się stało, żeby to wszystko zadziałało. Dużo zmian właśnie zaszło u mnie w życiu i właśnie udało się wywalczyć tą kwalifikacje. Jak traktujesz to osiągnięcie jako przełom? No bo tak jak wcześniej wspomniałaś, był to taki moment zawahania w twojej karierze. Tak, właśnie wcześniej miałam taką stagnację i taki kryzys, jednakże udało się to przełamać, zmieniłam trenera i wszystko zaczęło jakby wychodzić. Tak jakby pozbyłam się wcześniejszych wątpliwości, bo już później tak jakby trochę przestałam wierzyć w to, że mogę coś osiągnąć, że może to już jest szczyt moich możliwości, te wcześniejsze jakby osiągnięcia. Jednak po zmianie trenera, jak później zaczęło to wszystko wychodzić na nowo, treningi szły super, coraz lepsze i czasy na treningach wykręcałam, więc widziałam, że jakby wszystko zmierza w dobrym kierunku, że jestem na dobrej drodze, więc tak jakby na nowo odzyskałam radość z tego wszystkiego, co robię. Na pewno robisz wszystko, żeby zaprezentować się w jak najlepszej formie. Jak oceniasz swoją dyspozycję na ten moment? Jestem w życiowej formie, tak jak to udowadniam już w sumie od października zeszłego roku na mistrzostwach świata w półmaratonie. To tak jak już pokazałam, po prostu weszłam na ten wyższy poziom sportowy i to utrzymuję. Teraz również zrobiłam rekord życiowy na 10 tysięcy metrów, prawie o minutę się poprawiłam ze stadionu, więc wszystko wskazuje na to, że jestem na dobrej drodze. Wiadomo, że jeszcze do startu na igrzyskach mam 2 miesiące, więc te treningi będą coraz mocniejsze i ta forma będzie powoli wzrastała do maratonu. Wspomnianej przed momentem dwójce Angelice i Konradowi został poświęcony pierwszy odcinek programu realizowanego przez TVP3 Lublin sportowcy AZS UMCS w drodze do Tokio. Konrad Czerniak to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników występujących w klubie z Lublina. Nie tylko doświadczonych, ale też utytułowanych. Z kolei Angelika Mach przeszła naprawdę długą drogę w swojej karierze, aby być w tym miejscu, w którym znajduje się dzisiaj. Myślała nawet o zakończeniu swojej przygody ze startami, ale jak na maratonkę przystało, wytrwała. Całość do obejrzenia na Facebooku AZS UMCS Lublin. Link w opisie naszego programu. Nie takiej informacji wyczekiwał świat sportu. Igrzyska olimpijskie odbędą się bez udziału publiczności. Decyzja jest oczywiście związana z sytuacją pandemiczną w kraju kwitnącej wiśni. Do 22 sierpnia obowiązywać tam będzie stan wyjątkowy. Już wcześniej wiadomo było, że na trybunach nie będą mogli zasiąść kibice spoza granic Japonii. W czwartek okazało się, że także lokalni kibice nie będą mogli uczestniczyć w świecie sportu, a impreza zostanie poprowadzona przy pustych trybunach. Przypominam o internetowym sklepie AZS UMCS, w którym są do kupienia gadżety związane z igrzyskami w Tokio.
Koszulki Tokyo Team oraz kubki z wizerunkami olimpijczyków AZS-UMCS Lublin do nabycia na stronie sklep.azs.pl. Przypomnijmy, że w Tokio łącznie zobaczymy 8 zawodników AZS-UMCS, trójkę pływaków Konrada Czerniaka, Laurę Bernat oraz Jana Hołba i piątkę lekkoatletów Marcina Lewandowskiego, Paulinę Gubę, Angelikę Mach, Małgorzatę Hołb-Kowalik i Malwinę Kopron. Dziękujemy za uwagę. Już niebawem przygotujemy kolejną porcję informacji o naszych reprezentantach. Trzymajcie rękę na pulsie i obserwujcie nasz kanał na YouTube. Do zobaczenia wkrótce.